Tydzień temu w południe ciężki sprzęt pojawił się na placu pocztowym. Burzenie mauzoleum żołnierzy radzieckich trwało zaledwie kilka minut. Wydarzenie wzbudziło wielkie zainteresowanie wśród mieszkańców, którzy stawali, kręcili filmy, robili zdjęcia i komentowali. My chcemy tu zainwestować, nasza ziemia, miasto, wszystko i to jeszcze problem jakiś jest. Jak zrobią fajny park i będzie fajnie. A to się niektórzy dziwili, tacy zajedli, co to jeszcze tu robi, jak przyjeżdżali. Nie? Teraz zabrali, zniszczyli i koniec. Mógł być, bo jakaś atrakcja chociaż była. Nie wiem, czemu to przeszkadzało. Moim zdaniem mogło to dalej stać jak stało. A stało od 1945 roku, kiedy to pomysłem ówczesnego komendanta okręgu Borysa Rubcowa zaprojektowano i wybudowano mauzoleum żołnierzy radzieckich. Miał to być hołd dla wojskowych, którzy wyzwolili Trzciankę. Trzcianka była miastem niemieckim do stycznia 1945 roku, kiedy 27 stycznia 1945 roku do miasta wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Walki trwały kilka godzin. Mauzoleum uznawane było przez lata za cmentarz wojenny. To właśnie tu miały się znajdować ciała kilkudziesięciu żołnierzy radzieckich. Przeprowadzono badania archeologiczne. Wynik negatywny, szczątków ludzkich nie znaleziono. Na tej podstawie wojewoda Wielkopolski w marcu 2017 roku dokonał wykreślenia tego obiektu z ewidencji grobów i cmentarzy wojennych. Wojewoda zawnioskował odpowiednie zabezpieczenie elementów mauzoleum, tym także tablic pamiątkowych. I to dało zielone światło władzom Trzcianki do wyburzenia mauzoleum. Rozbiórkę wykonano na mocy ustawy dekomunizacyjnej, a decyzję o niej zatwierdzili radni. Jak podkreśla burmistrz, mieszkańcy do tej decyzji przygotowywani byli od dawna. Przyzwyczailiśmy się do tego, że taki obiekt stał. I być może to jest taki sentyment, a stało, nie przeszkadzało, to mogłoby sobie dalej stać. Natomiast generalnie nie mamy naprawdę żadnych takich oficjalnych stanowisk, protestów, które by wpływały do samorządu trzcianeckiego. Przeciwna rozbiórce była jednak strona rosyjska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i ambasada wyraziły stanowczy protest w sprawie wyburzenia mauzoleum na zbiorowym grobie żołnierzy Armii Czerwonej. Wyrażamy stanowczy protest z powodu wandalizmu władz polskich. Uznajemy ten kolejny oburzający incydent za bezpośrednie następstwo i ilustrację antyrosyjskiej polityki kierownictwa Polski. Z takim stanowiskiem Departamentu Informacji i Prasy MSZ Rosji i ambasady nie zgadzają się lokalni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, którzy także wnioskowali o wyburzenie mauzoleum. Ich zdaniem strona rosyjska nie może się pogodzić z niepodległością Polski. Widzimy agresywną politykę Rosji dziś na Ukrainie, wcześniej w Gruzji. To jest naturalne działanie państwa, które ma aspiracje mocarstwowe, chce oddziaływać na już niezależne, suwerenne państwa. Chyba Federacja Rosyjska nie pogodziła się z tym, że Polska odzyskała niepodległość. Co dalej z placem pocztowym? Gruz po mauzoleum trafił już na wysypisko, a kilka zachowanych elementów po renowacji znajdzie się w Muzeum Ziemi Trzcianeckiej. A centrum Trzcianki ma w ciągu kilku lat zmienić się nie do poznania. Ma ono być miejscem rekreacji i odpoczynku. Pytanie jednak, czy nie kosztem historii, którą ciężko nie odnieść wrażenia, ktoś chce zmienić lub zburzyć jej świadectwa, jak mauzoleum.